Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj odcinek trochę inny, bo po pierwsze część z Was pisała do mnie, żebym też ponagrywał tego typu rzeczy, a po drugie sam dla siebie, chciałem zrobić też coś innego, nie chcę nagrywać w kółko testów, więc dla własnego zdrowia psychicznego, że tak to nazwę, chcę porobić trochę innych rzeczy i to będzie jedna z nich, a konkretnie zdradzić Wam trochę kulis testowania samochodów. I dzisiejszym takim wątkiem przewodnim będą parki prasowe, a konkretnie myślę, że skupimy się na parku prasowym Skody, bo właśnie do niego jadę. Także lecimy z tematem. Ja dostaję też dosyć często od Was pytania od osób, które prawdopodobnie chcą zacząć coś takiego, czyli nagrywać testy samochodów, albo może po prostu się tym interesują. Takie pytanie, skąd ja biorę samochody? Jak dostać taki samochód i jak wygląda taki park prasowy, gdzie się zgłosić? I wbrew pozorom to wcale nie jest takie proste i nie mówię tutaj jeszcze o dostaniu samochodu, tylko o znalezieniu kontaktu, bo możecie sobie zobaczyć, że często jak wejdziecie gdzieś tam w markę jakąś, piszecie nazwę, to wcale nie dostaniecie się od razu do osoby, która zajmuje się parkiem prasowym, że na przykład jest napisane park prasowy, Michał Nowak czy tam ktoś i pisz do mnie w sprawie samochodu. Często czegoś takiego nie ma. I powiem szczerze, że nie wiem do końca, co Wam radzić w tym temacie, jak zdobyć wszystkie namiary naraz, bo ja to zdobywałem często gdzieś tam przez znajomych. Bardzo pomógł mi lata temu Maciek Pertyński, któremu po raz kolejny dziękuję, bo z wieloma osobami mnie skontaktował. Więc może po prostu powiem, że jak czegoś takiego bardzo potrzebujecie, jakiś namiar na park prasowy, jakiś konkretny, to napiszcie do mnie, ja się tym podzielę, nie ma problemu. A teraz co do samych parków prasowych, jak to w ogóle wygląda? Co to jest park prasowy? Bo jestem przekonany, że wielu z Was myśli, że to jest zawsze salon i gdzieś tam stoją obok samochody takie do testów. I w większości przypadków to jest prawda, ale nie zawsze. Bo oczywiście najczęściej zdarza się tak, że park prasowy zlokalizowany jest przy jakimś salonie. Macie salon, serwis i jakiś oddzielny parking, czy nawet razem, bo to wiadomo, często z tym miejscem jest problem. Ale jest jakieś miejsce dla parku prasowego i tam jest wydzielona osoba, czy oddelegowana gdzieś z centrali, czy po prostu jakiś pracownik salonu, który jest takim, nie wiem, nazwijmy to logistykiem. I to też bywa różnie, bo czasem jest tak, że umawiacie kolejny test z osobą, która Wam ten samochód wydaje właśnie w tym salonie w parku prasowym, a czasem musicie zgłosić się do centrali, gdzieś tam do działu marketingu i ustalić z nimi, a osoba w salonie tylko Wam po prostu fizycznie samochód wydaje. Przy czym do czego zmierzam? Raz taki park jest właśnie w takim salonie, ale czasami zdarza się, że musicie pojechać na przykład do siedziby marki, a ta siedziba mieści się w jakimś biurowcu, na przykład gdzieś tam w Mordorze. I wtedy takie samochody stoją gdzieś tam na podziemnych parkingach, jest problem z zostawieniem Waszego samochodu, ale to może pokażę Wam na konkretnych przykładach, jeśli będziecie chcieli takie kolejne odcinki. Dzisiaj skupiamy się na Skodzie. I tutaj park prasowy mieści się w salonie Auto Wimar, to są Aleje Jerozolimskie, w zasadzie Michałowice, wylot z Warszawy na Pruszków. Mam jeszcze w sumie kawał drogi, ale jadę właśnie oddać tego kamika, więc jak podjedziemy, to też Wam to pokażę. Jak wygląda takie użyczenie samochodu? Konkretnie w przypadku Skody możecie zarejestrować się na ich stronie internetowej dla dziennikarzy, dla parku prasowego i macie wszystkie auta ze specyfikacją, w zasadzie ze wszystkim, z cenami i tak dalej, ale wiecie, co możecie sobie wybrać, bo to też jest bardzo płynne. To wcale nie jest tak, bo może się komuś wydawać, że park prasowy to jest 50 samochodów i wybieracie sobie, co chcecie. To nie są takie czasy. Tych samochodów czasami jest, nie wiem, 7, 8, wcale tego nie ma dużo, czasami nawet mniej. A zobaczcie, ile jest redakcji. Gazet oczywiście coraz mniej, ale chociażby kanałów na YouTubie. Tego jest masa. Więc umówienie takiego samochodu to też czasem jest jakaś tam walka. No ale powiedzmy, że wiecie już, jaki samochód chcecie. Mówię tutaj już o osobach, które mają współpracę z daną marką i te samochody dostają. Dzwonicie, umawiacie i jadąc odebrać taki samochód, co dostajecie? Bo tutaj też jest różnie w zależności od marki. Najczęstsza sytuacja jest taka, że dostajecie samochód na tydzień. Czasami zdarza się krócej, ale to raczej nie zależy od polityki marki, chociaż czasami też, ale to raczej w przypadku jakichś specyficznych, drogich samochodów na przykład, ale głównie dostajecie samochód na tydzień i to, co najbardziej odczuwa się, że tak powiem, na przykład na moim miejscu konkretnie, to w większości marek dostajecie samochód z jednym zatankowanym bakiem. Czyli macie cały bak, to jest przeważnie między tymi 400, 700, 800 km, w zależności od silnika i od modelu, które możecie przejechać sobie, no tak mówiąc wprost, za darmo. I tak jest na przykład w Skodzie. Tutaj dostajecie cały bak paliwa. Natomiast są takie marki, które dają Wam cały zatankowany samochód i do tego macie kartę i macie prawo zatankować sobie drugi bak paliwa. Nieważne, czy ten bak ma 35 litrów, tak jak na przykład w pluginach, czy on ma tych litrów, nie wiem, 70, to na tę kartę możecie zatankować jeden dodatkowy bak. Czyli generalnie za darmo możecie wyjeździć dwa baki paliwa. Są też marki, które dają jeden cały bak paliwa i dają Wam kartę i tam macie określoną kwotę, na przykład 600 zł. I czy Wy zatankujecie to za jednym razem, czy nie wiem, 3 razy po 200 zł, to nie ma znaczenia, macie po prostu kwotę do wydania. I oczywiście pewnie będą głosy, ta, dostajesz samochód za darmo, jeszcze byś chciał paliwo. Tylko pamiętajcie, że to nie jest tak, że masz
jeden samochód do przetestowania. Czasami masz dwa w tygodniu, zdarzało mi się, że miałem trzy. I jeśli jeździsz tymi samochodami cały czas i miałbyś, czy miałbym, te wszystkie samochody sam cały czas tankować, no to sobie to policzcie. Zanim dojdziecie do takiego etapu, że zaczniecie zarabiać na testowaniu samochodów, to czasami mijają nawet lata, nawet tak to można powiedzieć. Czasami ktoś zacznie zarabiać od drugiego filmu, ale to raczej rzadko. Więc to jest bardzo fajna sprawa ze strony parków prasowych czy marek, że coś takiego po prostu jest. No i też mówię do tych osób, które zastanawiają się, czy coś takiego zacząć, jak to jest z kosztami, żebyście po prostu wiedzieli. Kolejna rzecz, bo też czasami pojawiały się takie pytania odnośnie jakichś ograniczeń. Zdecydowana większość parków, nie wiem, pewnie jest 95%, a może nawet więcej, nie wiem jak to policzyć, nie ma żadnych ograniczeń odnośnie na przykład kilometrów, które możecie przejechać. Dostajecie samochód na tydzień, ile przejedziecie, to jest wasza fantazja. Możecie przejechać i 5000, nie ma z tym problemu. Jeśli wyjeżdżacie gdzieś za granicę, bo chcecie potestować gdzieś tam, nie wiem, na serpentynach, no to czasem dobrze, a czasem trzeba to zgłosić. Ale generalnie można coś takiego zrobić i też nie ma z tym problemu. Ale są też parki, które takie ograniczenie mają. Nie będę teraz rzucał wszędzie markami, żeby sobie zostawić coś na później. Jeśli będziecie chcieli takie filmy, no to sobie konkretnie to będziemy omawiać. Na przykład jak będę jechał oddać samochód, to mogę jakiś krótki film o tym nagrywać, na przykład o parku prasowym. Ale tak ogólnie są takie marki, które mają na przykład 100 km dziennie. Czyli jak dostajesz samochód na 7 dni, no to możesz przejechać 700 km. Jakaś tam tolerancja powiedzmy do 100 km jest i na przykład nie możesz pojechać za granicę. Ale to są bardzo jednostkowe przypadki. Z takich rzeczy, nie wiem jak to nazwać, problematycznych, których nie widać na nagraniach, no bo też nie może być widać i nie ma sensu, żeby było. Ale jeśli już mówimy o kulisach, no to właśnie takie kulisy chcę zdradzić. To na przykład niektóre parki, te, o których powiedziałem, które mieszczą się na przykład w biurowcach, no to jadąc po samochód, nie zostawicie tam swojego samochodu. To się może wydać śmieszne, ale pamiętajcie, że tak, nie każdy jest z Warszawy, więc jeśli przyjeżdża po samochód i nie ma gdzie zostawić swojego, no to tak średnio. Ja na przykład często mam tak, czy zawsze mam tak, że praktycznie zawsze, że jadę oddać samochód, tak jak teraz, zabieram swój i jadę po następny. I tak się zdarza najczęściej, bo tak się staram umawiać samochody, ale czasem zdarza się tak, że muszę wrócić do domu i następnego dnia pojechać po kolejne auto. I jeśli ja miałbym na przykład jeździć taksówkami, to byłoby to na pewno nieopłacalne, bo kiedyś to liczyłem, a ktoś może powiedzieć, jedź autobusem, ok, tylko pamiętajcie, że często jest tak, że te parki nie są zlokalizowane w jednym miejscu. Zdarza się tak, że musicie pojechać na przykład 40 km w jedną stronę. A nawet mogę powiedzieć, że bardzo często tak się zdarza, bo jeden park zlokalizowany jest z jednej strony Warszawy, a drugi z drugiej. I tu chodzi po prostu też o czas. Ja tyle lat, co prowadzę kanał, zawsze Wam mówiłem, że to nie było nigdy moje główne zajęcie. I na przykład jeśli masz pracę, a to jest dodatek, jeżdżenie w trakcie dnia, bo nie możecie sobie tych samochodów odbierać o 19:00, no to musicie pojechać 40 km w jedną stronę, potem wrócić albo odebrać inny samochód i robić to autobusami średnio. Więc tutaj raczej jest potrzebny samochód i takie problemy, że nie masz go potem gdzie zostawić, no to to jest problem. Taki realny. Kolejna rzecz to lokalizacja tych parków i zdecydowana większość, czy prawie wszystkie mieszczą się w Warszawie, czy gdzieś tu w okolicach, jakiś nadarzyń i tak dalej, ale to są okolice Warszawy. Ale na przykład Subaru, marka, którą ja uwielbiałem od dziecka, bo dzisiaj już jest trochę inaczej, ale to były moje ukochane samochody, mieści się w Krakowie. Ja na przykład nie jestem w stanie przeskoczyć tego, żeby pojechać pociągiem po samochód, a potem za tydzień go pojechać oddać, bo to są dwa dni wyjęte. Jeśli pracujesz gdzieś indziej, no to bierz sobie urlop, żeby jeździć dwa dni w tygodniu, żeby oddać albo zabrać samochód. Słabo, więc to jest na przykład ten powód, czemu nie ma Subaru. Czasami dostaję pytania, weź przetestuj jakiś Subaru. Nie jestem w stanie tego przeskoczyć. No i na koniec, bo to też chyba jest najczęstsze pytanie, jak w ogóle dostać takie samochody, jak to zacząć? Ja chyba już kiedyś o tym mówiłem, ale może nie oglądaliście. Bo to jest w sumie ta najtrudniejsza część. Oczywiście na początku. Z reguły jest tak, że jak napiszecie do działu marketingu, działu PR, czy jak to tam się nazywa w każdej marce, to ktoś poprosi Was, abyście pokazali, gdzie będziecie publikować te materiały. No i jeśli na przykład kanał założyliście wczoraj, albo 5 lat temu, ale macie jeden film, no to szanse są marne, bo taki marketingowiec po prostu poprosi o Wasze statystyki i żeby mógł zobaczyć, komu daje samochód i pieniądze. Bo tak jak powiedziałem, tutaj macie paliwo. Więc po prostu musicie się czymś wykazać. Jeśli dopiero zaczynacie, to moja rada jest taka, spróbujcie poznać się z osobami w salonach. Tam nikt nie da Wam samochodu na tydzień, często nikt nie da Wam samochodu na dwa dni, ale jeśli dostaniecie takie auto nawet na ileś godzin, albo chociażby od soboty popołudnia do poniedziałku rano, to macie czas, aby coś zrobić, aby coś nagrać. Jeśli Wam się to uda, no to zrobicie to 20 razy, próbujcie wtedy dalej. Gdzieś zawsze trzeba zacząć i myślę, że to jest taka najlepsza droga.
No i to chyba w zasadzie tyle odnośnie parków prasowych. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Ja odpowiem w następnych odcinkach, jeśli będę w ogóle takie nagrywał, jeśli będziecie chcieli. Bo jeśli tak, to byłoby super. Jak podjedziemy na miejsce, to pokażę Wam jeszcze trochę, jak to wygląda, ten park prasowy Skody. A w międzyczasie, zanim dojadę, to zobaczcie sobie trochę, bo skoro mówimy o kulisach, no to na przykład kulisy naszych nagrań. Jest sobota, 7:30. Dzisiaj mamy dzień zdjęciowy ze Skodą Kamiq. Jak zawsze będzie nas trzech. Ja w jednym samochodzie, Grzesiek w drugim i Michał, który to wszystko nagrywa. Także Kamiq już sobie stoi i lecimy. Będziesz w telewizji, możesz się ładnie przedstawić. Od razu przestał gadać. Bo mnie stresujesz. Wydaje, że się zna. Kamera jest, to za pierwszym razem. No dobra, dojeżdżamy do Autowimar, do parku prasowego. Tu po prawo mamy salon. Zobaczcie, na przykład z miejscami, no zawsze to tak wygląda niestety. Ale tu akurat jest pan Marcin, który jest najlepszy i zawsze pomaga. I jedziemy sobie do miejsca, gdzie stoją prasówki. A stoją tu. To nie te konkretnie, ale muszę tu gdzieś znaleźć miejsce. No dobra, to dzisiaj na tyle. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków, gdzie ja na przykład jadę oddać samochód do parku prasowego i mogę Wam na jakiś temat po prostu coś opowiedzieć odnośnie testowania aut, jakiegoś konkretnego samochodu. Rzucajcie pomysły, ja jestem na to otwarty. Jeśli jesteście zainteresowani, to byłoby super, a ja też się ucieszę, jak będę mógł robić też coś innego. Także lecę oddać samochód i jadę po następny. Trzymajcie się. Cześć.